Księga Rekordów Guinnessa nie jest tak tradycyjna i konwencjonalna, jakby mogło się wydawać. To interesująca książka, w której można znaleźć kilka naprawdę zwariowanych i dziwnych rekordów świata. Dla wielu ludzi pojawienie się w tej księdze jest największym marzeniem, dlatego nie brak im szalonych pomysłów. W tym odcinku przedstawię Wam 10 naprawdę dziwnych rekordów Guinnessa. 10. Najdłuższy włos na brwi. Dla kobiet, które na widok wymykających się spod kontroli włosów na brwiach łapą natychmiast pensetę, ten rekord będzie szokujący. Przedstawiam Chińczyka, który wyhodował najdłuższy włos na brwi w skali całego świata. 83-letni Zeng odkrył, że jeden z jego włosów nad powiekami mierzy 19,1 cm. Jest on dłuższy niż ówczesny rekord świata o 1 cm. Poprzedni rekord to 18,1 cm. Należał on do Japończyka Sumito Matsumury. Życie z takimi brwiami nie jest łatwe. Pan Zeng włos ze swojej brwi musiał zaczesywać za ucho, aby nie wpadał mu do jedzenia. 9. Największy taniec disco. Rekord Guinnessa na największy taniec disco ustanowiono w Londynie w Wielkiej Brytanii. Taniec wykonano do słynnego na całym świecie przeboju zespołu ABBA, Mamma Mia. Całe wydarzenie prowadzili popularni w Wielkiej Brytanii tańcerze Ola i James Jordan. W rekordowej próbie wzięło udział 324 uczestników, którzy spędzili kilka tygodni nad ćwiczeniem choreografii oraz bardzo dużo dni nad przygotowaniem odlotowych strojów inspirowanych stylem disco i ABBY. 8. Najsilniejsza kobieta świata. Czy kobiety to słaba płeć? No raczej nie. Ta Amerykanka pokonałaby niejednego faceta w zawodach kulturystycznych. Lindsay Lindberg to artystka cyrkowa, która w ciągu minuty zgniotła 10 jabłek swoim bicepsem. A co ciekawe, nie był to jej pierwszy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Ma na swoim koncie największą ilość podartych książek telefonicznych, podarła aż 5000-stronnicowych książek telefonicznych w czasie zaledwie 60 sekund. Wkrótce zamierza pobić kolejny rekord, którym będzie największa ilość podartych talii kart w ciągu jednej minuty. 7. Najszybsza toaleta świata. Jak widać, ludzka pomysłowość nie zna żadnych granic. W Sydney kanadyjska kaskaderka ustanowiła nowy rekord świata na najszybszą toaletę, osiągając prędkość 75 km na godzinę. Rekordową toaletę zamontowano na czterokołowym pojeździe, wyposażonym w silnik, siedzenie i kierownicę. Pani Van Wood ma już na swoim koncie kilka rekordów. Przykładowo jako pierwsza kobieta na świecie wykonała salto do tyłu siedząc na terenowym motorze. 6. Rekord świata w rozwieszaniu skarpetek. W jednym z miast w Niemczech odbyła się próba ustanowienia rekordu Guinnessa na największą ilość skarpetek powieszonych na linie do prania. Na sznurze o długości 6 km zdołano umieścić aż prawie 70 tysięcy skarpetek, które oferowali mieszkańcy. Pomysł na ustanowienie takiego rekordu zaczerpnięto z popularnej w tym regionie kraju tradycji, zgodnie z którą prezentem urodzinowym dla mężczyzny kończącego 25 lat powinna być właśnie para długich skarpetek. 5. Największe afro świata. Pani Dugas ma 36 lat, pochodzi z Nowego Orleanu w Stanach Zjednoczonych i jest rekordzistką Guinnessa na największe naturalne afro na świecie, które w obwodzie mierzy aż 1 m i 32 cm. Kobieta przyznała, że takie włosy utrudniają jej życie, ponieważ ciągle plączą się o gałęzie, a czasem nawet potrafi je sobie przytrzasnąć drzwiami od samochodu. Nie znosi, jak ktoś bez pozwolenia dotyka jej fryzury. Rekordzistka przycina swoje afro 3 razy w ciągu roku. Podczas mycia używa aż 5 odżywek do włosów na raz. 4. Największa rolka papieru toaletowego. Stany Zjednoczone obchodzą Światowy Dzień Papieru Toaletowego. Z tej okazji producenci papieru postanowili podjąć próbę pobicia rekordu Guinnessa na największą rolkę papieru toaletowego na świecie. Rolka musiała zachować odpowiednie proporcje i być zrobiona z takich samych materiałów, jak jej mniejszy odpowiednik. Rekordowa rolka papieru miała prawie 3 metry średnicy i 2,58 metra wysokości. 3. Największa bitwa na balony z wodą. W miejscowości Lexington w Stanach Zjednoczonych prawie 9 tysięcy członków chrześcijańskiego stowarzyszenia akademickiego na Uniwersytecie w Kentucky pojawiło się na pobliskim boisku, aby pobić rekord Guinnessa na największą na świecie bitwę na balony z wodą. Uczestnicy tego wydarzenia łącznie rzucili w siebie 175 141 balonów. Poprzedni rekord Guinnessa w tej samej kategorii ustanowili studenci ze stanu Utah w ilości niespełna 4 tysiące balonów. 2. Największa parada alpak. Alpaki to chyba jedne z najsłodszych stworzeń na świecie. W Peru odbyła się największa parada alpak, w której wzięło udział aż 1048 tych wspaniałych, włochatowatych zwierzątek. Przy okazji tego rekordu warto wspomnieć, że Peru jest uznawane na świecie za głównego producenta i eksportera włókna alpaki. Aby rekord został uznany przez Guinnessa, alpaki wraz z farmerami musiały przejść przynajmniej 1 km.
1. Najwięcej koszulek założonych jednocześnie. Ten rekord pobijany już był bardzo wiele razy. Zwycięzca, któremu udało się założyć aż 260 t-shirtów, próbę podjął w USA w Kanadzie. W przygotowaniach do próby bicia rekordu najtrudniejsze było znalezienie producenta, który dostarczyłby wystarczająco duże t-shirty. Ted szukał rozmiaru aż 20XL. W ramach rekordowej próby zorganizowano zbiórkę pieniędzy na plac zabaw dla dzieci, do której uczęszczały dzieci właśnie rekordzisty. Udało się zebrać aż 11 tysięcy dolarów. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, standardowo daj znać w komentarzu, daj lajka pod tym filmem oraz zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. W tym odcinku to tyle. Do usłyszenia. Cześć!